okazji, różnych okazji. Paweł nam powie, nadmienię okazję. Nadmienię, proszę Państwa, halo, chwileczkę, proszę o uwagę teraz, tu. Bardzo proszę. Masz włączony mikrofon? Musisz dać głośniej Pawła, bo sobie głos zedrze, chłopak. Na wióry. Raz. O, już jest lepiej. Ale mów, żeby to... Raz, dwa, trzy. No więc witamy na wieczorze autorskim spowodowanym dwoma dzisiejszymi rocznicami, które obchodzimy osobiście. I uroczyście. I uroczyście. Pierwszy powód to jest to, że dzisiaj Marek z Piotrem obchodzą urodziny. Brawa! To już kolejne nasze urodziny. Kiepskie te brawa, jeszcze raz. Nie pierwsze. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Aż się sprzęgło. Śmiało! Dziękuję. A druga okazja to jest promocja płyty, którą każdemu chcemy wręczyć. Chyba ktoś jeszcze nie dostał? Witające do góry. No, także kto ma ochotę wysłuchać jej na żywo, to niech zostanie. Jak to nie ma, to może sobie w domu posłuchać. Dyrektor do spraw promocji. Na łanie rodzinne. Wystąpią dwa zespoły w porywach, mimo że składają się z różnych ludzi. Ale łączy ich jedno. Scena. Ta scena. I wszyscy są po 50, niektórzy jeszcze po piwie. Ale możemy być po serce, nie wykluczamy. Przyjmujemy zapisy. A niektórzy idą dalej. Jeńców nie biorą. Co by tu jeszcze powiedzieć, żeby tremę rozładować? Najpierw wystąpi zespół o długiej nazwie, przypominającej chorobę. Bo to zakaźne. BHCD. Ale to znaczy Breslauer Hardcore Duo. Ja muszę powiedzieć parę słów, bo to zespół istnieje już ze 20 lat i daje swój trzeci koncert, ale w wersji plus, bo w wersji bez plusa jeszcze żadnego nie da. Mam abonament. Zespół powstał dawno, tak jak powiedziałem, a ożywił się w momencie, kiedy Tadeusz rękę złamał. Wtedy pracowaliśmy właśnie nad tą płytą, mieliśmy próby, no i musieliśmy próby zawiesić, ale żeby się spotykać, to wprowadziliśmy też inne wiersze, nie tylko Lechonia. No i tak sobie żeśmy się, też będzie koncert, miejmy nadzieję, jak będzie promocja płyty zespołu BHCD. W tym roku może. Już wszyscy gotowi, Janek? Ja już mi się pomysły kończy. Na konferencjerkę. To już wszyscy, tak? Możemy zacząć?